Cześć i czołem. Witajcie. Dzisiaj będzie niekoniecznie w alpejskich klimatach, bo raczej w wielkopolskich niż innych, blisko Poznania. Ale dzisiejszą traskę z podpoznańskiego Swarzędza do Poznania postanowiłem poświęcić i opowiedzieć Wam parę tematów o wideorejestratorach w pojazdach, co do zasady, również w wideorejestratorach w motocyklach. Będzie trochę o tym, czy warto taki rejestrator zamontować i ewentualnie w jaki sposób go używać. Ja w tym moim motocyklu całkiem niedawno zamontowałem rejestrator firmy Mio. Rejestrator, który filmuje zarówno do przodu, jak i do tyłu, czyli jest wyposażony w dwie kamery, jest również wyposażony w taki oto sterownik, którym w łatwy sposób, naciskając jeden przycisk, możemy zachować jakieś szczególnie interesujące nas wydarzenie, ponieważ ten rejestrator rejestruje cały czas i nagrywa nagrania w pętli. Możemy wybrać, czy fragmenty filmu mają mieć minutę, 3 minuty, czy też 5 minut i najstarsze nagrania są nadpisywane. Rejestrator mam podłączony na stałe do motocykla. Podłączyłem go w taki sposób, że kiedy uruchamiam silnik, w zasadzie, że kiedy uruchamiam stacyjkę, rejestrator się włącza. Kamerkę przednią postanowiłem ukryć, może złe słowo, zamontować pod przednią lampą, czyli dokładnie w tym miejscu. Tutaj znajduje się przednia kamera. Ona w takim razie ma widok do przodu pojazdu. Dokładnie patrzy tam, gdzie, można powiedzieć, patrzy reflektor i kierownica. Tylną kamerę dość sprytnie udało mi się zamontować tutaj pod stelażem od jakiegoś dodatkowego bagażnika czy kuferka. W tym miejscu zamontowałem tylną kamerę, czyli można powiedzieć, że ją ukryłem, bo dla wielu uczestników ruchu drogowego jest ona niewidoczna. No to co, wybierzmy się w traskę, a przy okazji opowiem Wam, co ja uważam na temat wideorejestratorów w pojazdach, dlaczego tutaj zamontowałem. Otóż tutaj zamontowałem wideorejestrator z bardzo prostego powodu. Dość dużo poruszam się motocyklem w mieście. Oczywiście jeżdżę też na naszych wyprawach motocyklowych i tam te rejestratory pewnie głównie zanotują jakieś fenomenalne widoki. Ale jeżdżąc z motocyklem w ruchu miejskim, dość dużo różne rzeczy mogą się zdarzyć. I powiedzmy sobie szczerze, że włączanie, wyłączanie kamery, którą mamy zamontowaną na kasku, kiedy też nie zawsze mamy pewność, czy ta kamera została prawidłowo włączona, czy wyłączona, jest dosyć problematyczne. A już na pewno, kiedy coś się dzieje na drodze, kiedy ktoś inny popełnia wykroczenie lub kiedy, nie daj Boże, dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego, to ostatnią rzeczą, o której myślimy, to jest to, żeby włączać kamerę. Poza tym kamery mają też pewną zwłokę, czyli w momencie, kiedy włączamy kamerę na kasku, jaka ona by nie była, od momentu, kiedy pomyślimy, że chcemy ją włączyć, do momentu, kiedy ona faktycznie rozpocznie nagrywanie, z reguły minie przynajmniej kilka sekund, a to najczęściej będzie czas, który już spowoduje, że tego zdarzenia, które chcieliśmy uwiecznić, nie uwiecznimy. No, do czego mogą nam się przydać rejestratory? Oczywiście wszyscy kojarzą to, że wideorejestrator w motocyklu, czy w każdym w zasadzie pojeździe, będzie się przydawał nam do zarejestrowania jakichś zdarzeń drogowych, które mogą mieć miejsce. Ale wyobraźcie sobie, że to nie wszystko. Nie tylko musimy myśleć o zdarzeniach drogowych typu ktoś nie ustępuje nam pierwszeństwa i w ten sposób doprowadza do kolizji, my mamy to zarejestrowane. Oczywiście bardzo ważne, żebyśmy mieli to zarejestrowane, bo wtedy zdecydowanie łatwiej jest nam wykazać, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia. Ale to nie jest, myślę, rzecz najważniejsza. Zdarzają się czasem takie prozaiczne zdarzenia. Powiedzmy, jedziecie motocyklem, coś komuś odpadnie z samochodu, uderzy w wasz motocykl, dochodzi do jakiegoś uszkodzenia. Jedziecie sobie samochodem, wylatuje kamień spod koła innego samochodu, uderza w waszą szybę i pojawia się odpysk. I wyobraźcie sobie, że te rzeczy, jeżeli mamy to udokumentowane, czy jesteśmy w stanie wykazać, że od danego pojazdu jakiś element odleciał, mówiąc w skrócie, czy wyleciał kamień i dokonał nam szkody,
Również możemy likwidować z ubezpieczenia OC tego pojazdu, który wywołał jakby ruch tego przedmiotu i doszło do szkody. Ktoś powie, no jak to niemożliwe, przecież my nie mamy oświadczenia tamtego kierowcy, trzeba wołać policję i tak dalej. To nie jest prawda. Oczywiście towarzystwa ubezpieczeniowe będą się broniły przed wypłatą takiego odszkodowania, ale jeżeli mamy twarde dowody na to, a nagranie takiego zdarzenia, no myślę, że jest jednoznacznym dowodem na to, że coś tam się wydarzyło, to należy pamiętać, że ubezpieczenie OC działa również w oparciu o ryzyko, nie tylko winę. Czyli niekoniecznie musimy mieć winę innego uczestnika, aby zadziałało ubezpieczenie OC. No bo faktycznie tak jest, kierowca, który jedzie samochodem, najedzie na kamień, ten kamień wyleci spod jego koła, wzniesie się na metr, dwa i uderzy w nasz pojazd, kiedy my jedziemy. Oczywiście trudno temu kierowcy przypisywać winę, przecież on celowo na ten kamień nie najechał. Ale kiedy spojrzymy na to z punktu widzenia ryzyka w ruchu drogowym, no to takie ryzyko występuje. I jeżeli zajrzycie do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zobaczycie tam, przeczytacie tam, że ubezpieczenie OC działa nie tylko w oparciu o zasadę winy, czyli nie musimy mieć zawsze sprawcy, może również działać w oparciu o zasadę ryzyk. Wracając do początku, czy warto, czy nie warto mieć wideorejestrator? Moim zdaniem warto. Żyjemy w takich czasach, że ruch drogowy jest bardzo gęsty, bardzo dużo się dzieje, jeździ bardzo dużo ludzi w sposób taki, jakby chcieli za wszelką cenę w czasie swojej podróży zrobić komuś jakąś tam, powiedzmy, krzywdę. I w mojej ocenie posiadanie wideorejestratora, który będzie nam nagrywał i wskazywał, co się na tej drodze wydarzyło, jest sensownym pomysłem. Tak jak mówiłem Wam na początku, ja zamontowałem rejestrator Mio, firmy Mio. Gdybyście potrzebowali jakiejś informacji, gdzie można go nabyć, to napiszcie, wrzucę Wam jakiś link do tego urządzenia w komentarzu. To urządzenie wyposażone jest w dwie kamery. Jedną kamerę montujemy z przodu, drugą kamerę montujemy z tyłu. Jest wyposażone w taką jednostkę centralną, która zamontowana jest w przypadku mojego motocykla pod kanapą motocykla w miejscu takim chronionym również przed wpływem czynników atmosferycznych, aczkolwiek samo urządzenie jest wodoszczelne, jest bardzo porządnie wykonane. I również mamy ten taki, nazwijmy to, pilot sterujący, który zakładamy w jakimś takim wygodnym dla nas miejscu i możemy utrwalać jakieś, powiedzmy, zdarzenia, które uważamy za istotne. To utrwalenie polega na tym, żeby to zdarzenie nam nie uciekło, nie nadpisało się na karcie pamięci. Przed chwilą właśnie kierowca samochodu jechał za mną bardzo blisko. Próbował zrobić wszystko, żeby mnie wyprzedzić. Tak pomyślałem, że rejestrator ma również jeszcze jedną funkcję. Oceniam, że chyba w niektórych przypadkach nie będę się wahał tego użyć. Otóż nagrywamy różnego rodzaju wykroczenia, a może nawet przestępstwa na drodze. Oczywiście nie będę promował, czy się bawił w wysyłanie nagrań, gdzie tam, powiedzmy, będę stwierdzał, że ktoś jedzie ciut za szybko, ja będę wysyłał to na policję, chodził na komisariat, zeznawał, co ja tam widziałem. Zupełnie nie o to chodzi, słuchajcie. To jest, myślę, że jeżeli ktoś tak będzie robił, to bez sensu, moim zdaniem. Ale zdarzają się wykroczenia drogowe, które naprawdę niosą bardzo duże ryzyko dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszelkiego rodzaju wyprzedzania na trzeciego, na zakrętach, na jakichś wzniesieniach, czy jakaś szaleńcza jazda z absolutnym łamaniem wszystkich przepisów ruchu drogowego przez miasto. Albo motocyklisty, albo kierowcy samochodu, a czasami może kierowcy na przykład samochodu ciężarowego lub autobusu, nie daj Boże. I są takie strony w internecie, jest między innymi strona uruchomiona przez właśnie komendy wojewódzkie policji, gdzie można takie nagrania umieścić. No i policjanci oceniają przydatność jakby tego nagrania do tego, czy będzie można kogoś za takie wykroczenia ukarać, czy też nie. Ktoś powie, to takie trochę bycie kapusiem.
Trochę chyba tak, dlatego ja osobiście nie będę wysyłał jakichś filmików, które prezentują jakieś drobne przewinienia, czy nie wiem, wykroczenia polegające na nieznacznym przekroczeniu prędkości. Nie pochwalam takiego zachowania, ale po prostu mi się nie chce, szkoda mi na to czas. Ale jeżeli mój rejestrator wożony teraz na motocyklu zarejestruje naprawdę poważne wykroczenie, często takie, gdzie kierowca ociera się w zasadzie o śmierć prawie, że albo jakaś inna osoba przez zachowanie tego kierowcy ociera się o śmierć, to jednak mimo wszystko uważam, że chyba będę to gdzieś tam zgłaszał, jeżeli uznam to za stosowne, dlatego że odnoszę wrażenie, że wielu kierowców, którzy w taki nonszalancki sposób bardzo agresywnie jeżdżą na drodze, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak dużym zagrożeniem, czy jak wiele szkód można wyrządzić jadąc motocyklem, czy też samochodem. Zupełnie na koniec jeszcze chciałbym może powiedzieć też o zachowaniu pieszych. To też chyba dość ważna sprawa, no i też nasz rejestrator zachowania tych pieszych będzie notował. Ja wiem, pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, pieszy ma pierwszeństwo, kiedy się zbliża do przejścia. Staram się rozglądać jak tylko mogę i kiedy oceniam, że ktoś chce przekroczyć przejście, tego przepuszczam. Ale są sytuacje, kiedy piesi w sposób, powiedzmy wręcz brutalny bym to nazwał, próbują egzekwować swoje pierwszeństwo w tych miejscach, gdzie przekraczają jezdnię, zapominając o tym, że jeżeli zostaną przejechani, mówiąc w skrócie, przez samochód, to jednak oni będą najbardziej cierpiącymi ofiarami tego wypadku. Również w tym celu warto mieć rejestrator, ponieważ kiedy, nie daj Boże, doszłoby do jakiegoś potrącenia na przejściu dla pieszych, będzie wam bez rejestratora będzie wam bardzo ciężko wykazać, że na przykład pieszy wam wtargnął pod jadący pojazd lub na przykład w biegu na przejście. Pamiętajmy, że przepisy prawa o ruchu drogowym, one nie tylko regulują prawa i obowiązki kierowców kierujących pojazdami, one również regulują prawa i obowiązki pieszych. A w związku z tym, że piesi mają pewne obowiązki, no to też powinni, że tak powiem, do nich się stosować. Więc jednym słowem zachęcam gorąco do rozważenia zamontowania rejestratora. Oby wasz rejestrator w motocyklu rejestrował tylko piękne widoki, fantastyczne ujęcia z motocyklowych podróży. A nie daj Boże, gdyby coś się wydarzyło, będziecie mieli możliwość odtworzenia przebiegu tego zdarzenia i jeżeli zdarzenie było wynikiem jakiegoś waszego błędu, to będziecie mogli przemyśleć, cóż to zrobiliście źle. A jeżeli zdarzenie było błędem innego kierującego, czy innej osoby, innego uczestnika ruchu drogowego, no to będziecie mieli wsparcie w tym, żeby mu tą winę wykazać. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie pochwalić mój film. Pamiętajcie pochwalić mój film, dać te wszystkie łapki w górę, zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Staramy się nie wrzucać żadnych niepotrzebnych treści, tylko same ciekawostki dotyczące techniki jazdy i bezpieczeństwa na drodze okiem instruktora. Do zobaczenia, cześć!